Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą wiadomo było, że Szczawno-Zdrój, Głuszyce i Boguszów-Gorce czeka druga tura wyborów. Według kalendarza wyborczego ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi 30 listopada, czyli już za 5 dni, ale kandydatom zostało już tylko 4 na przekonanie wyborców do swojego programu. Specjalnie zorganizowana debata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej była jedną z ostatnich szans na prezentację wizji rządzenia na najbliższą kadencję dla 6 kandydatów. Moniki Bisek-Grąs i Romana Głoda z Głuszycy, Marka Fedoruka i Marka Ćmikiewicza ze Szczawna-Zdroju oraz Waldemara Kujawy i Sławomira Wójcika z Boguszowa-Gorc. Tylko jeden z kandydatów na szefa miasta, którzy przeszli do drugiej tury, nie skorzystał z zaproszenia i odmówił udziału w debacie. Krzesło dla Sławomira Wójcika z Boguszowa pozostało puste, ale ci, którzy się pojawili, dostali szansę prezentacji nie tylko swojej osoby, lecz przede wszystkim tego, co uważają dla swoich miast za najważniejsze. Każdy z kandydatów dostał 5 minut na przedstawienie siebie i 1 minutę na odpowiedź na pytanie przeciwnika. I właśnie te pojedynki okazały się najciekawsze, choć trzeba przyznać, że programowe wystąpienia w wielu miejscach były bardzo zbieżne. Zarówno Marek Fedoruk z długim stażem w samorządzie, jak i kandydujący po raz pierwszy Marek Ćmikiewicz postulowali odciążenie uzdrowiskowego miasta od ruchu samochodów. 3600 pojazdów na godzinę każdego dnia przejeżdża przez centrum Szczawna. To tyle co jeden na sekundę. I obaj byli zgodni co do lokalizacji obwodnicy. Byle nie przez Konradów, w pobliżu Chełmca, gdzie znajdują się zielone obszary programu Natura 2000. Również wobec rozwoju turystyki Ćmikiewicz i Fedoruk zajęli podobne stanowiska. To najlepsza droga do rozwoju Szczawna-Zdroju i utrzymania jego statusu miasta uzdrowiskowego. Różniły ich tylko szczegóły. Marek Ćmikiewicz, doświadczony zarządca nieruchomościami, stawia na renowację zabytkowych kamienic, a Marek Fedoruk pragnie zwiększyć turystyczną bazę z 700 miejsc do 3000. Czyli po 30 sekund, co zrobić z Chełmcem? Tak, myślę, że to jest niewykorzystane również miejsce jako miejsce turystyczne, które powinno być wykorzystane. Zwrócę tylko uwagę, że na Chełmcu funkcjonują stacje przekaźnikowe i to zagospodarowanie też jest pewnego rodzaju utrudnione, bo jest ilość fal elektromagnetycznych, które tam są w związku z tymi antenami, ale jest to do zagospodarowania chyba od lat, to od lat 70., 80. mówi się o zagospodarowaniu Chełmca. I myślę, że sąsiedzi się porozumieją, a więc Boguszów, Wałbrzych i Szczawno, że coś z tym dobrego zrobimy. Trzeba zaczekać na środki finansowe z Unii Europejskiej, te, które się pojawią, a myślę, że to uda się wspólnie zrobić. Dziękuję za to pytanie. Wzgórze Chełmca myślę, że najpierw powinno się posprzątać. Myślę, że 3 gminy powinny wziąć w tym udział. Sterta śmieci, która zalega na samym wierzchołku, jest naprawdę czymś kuriozalnym. Byłem ostatnio 2 tygodnie temu na Chełmcu, w dalszym ciągu ta sterta śmieci tam zalega. Drodzy Państwo, myślimy tutaj o przede wszystkim oznaczeniu, oznakowaniu odpowiednim szlaków turystycznych, takim czasowym oznakowaniu, żeby każdy kuracjusz wychodząc na masyw Chełmca wiedział, jaki czas poświęci na dojście i powrót. Niestety kuracjusze na dzień dzisiejszy obawiają się takiej wycieczki, pytają się przechodniów, jak długo będą musieli poświęcić czasu, żeby na szczyt Chełmca dojść i wrócić. Także uważam, że w wersjach językowych mapa, czasówka, takie typowe atrybuty każdego turysty powinny się pojawić, jeżeli chodzi o Chełmiec. Dziękuję. Poruszane na debacie problemy miały charakter zupełnie przyziemny. Kandydaci uznali, że na koniec kampanii potrzebne są fakty. Nawet te nieprzyjemne. Głuszyca boryka się z wizerunkiem biedy, zakręconych kurków z wodą i parabankowego zadłużenia. Dla miasta najważniejsze jest przede wszystkim odzyskanie stabilności finansowej, a dopiero później wygospodarowanie środków na nowe inwestycje. Ten postulat łączy kandydatów na burmistrza Głuszycy. A różni? Na przykład żądanie racjonalnego wydatkowania pieniędzy publicznych. Monika Bisek-Grąs nie widzi na przykład potrzeby utrzymywania wielu instytucji odpowiedzialnych za składanie zamówień w imieniu jednostek samorządowych. Jeśli chodzi o rozwój turystyki, szansę dostrzega w lepszym wykorzystaniu już istniejących uwarunkowań przyrody, zabytków i rekreacyjnej infrastruktury. Uważam, że w tak małej gminie, jaką jest Głuszyca, nie jest potrzebne stanowisko wiceburmistrza, więc to jest oszczędność ponad 100 tysięcy rocznie, czyli około 500 000 w przeciągu 4 lat. To jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz to są też pewnego rodzaju reorganizacje w spółce, w jednej ze spółek, która w tej chwili nie przynosi dochodu, bo o ile Osówka jest spółką, która dochód przynosi i
wpłaca dywidendę do gminy, o tyle na przykład kolejna spółka, nasza gminna, tych dochodów nie przynosi. I później jest tylko ostatnie zdanie, żeby podsumować, bo to są takie oszczędności, które w tej chwili widzimy na bieżąco. Oczywiście pozyskiwanie inwestorów, sięganie po środki unijne, żeby nie robić wszystkiego za swoje, ale najważniejsze, ten ogromny dług, który mamy, raczej koszty obsługi długu, powinny zostać uzgodnione z bankami na dłuższy okres. Dlatego, że w tej chwili koszty obsługi długu i dług, który spłacamy, nie pozwala nam realizować zadań bieżących. I stąd ta sytuacja. Dziękuję. Na edukację i komunikację stawia natomiast Roman Głód. Tłumaczy, że rozwój Wałbrzycha w ramach aglomeracji wyciągnie z Głuszycy poszukujących pracy, a im najbardziej potrzebny będzie sprawne i wszechstronne połączenie małych miejscowości z wałbrzyskim rynkiem pracy, ale też przyciągnie do Głuszycy mieszkańców z obszarów wiejskich, którzy będą mogli skorzystać z jej oferty edukacyjno-oświatowej. Padł nawet pomysł powrotu połączeń kolejowych i uruchomienia szynobusów. Komunikacja, którą zamierzam rozbudowywać, spowoduje, że będzie można w cudzysłowie zasilić głuszyckie szkoły w dzieci i młodzież, która nie mieszka na terenie gminy. A co za tym idzie, do tych szkół przybędzie za nimi subwencja oświatowa. A dzisiaj za pośrednictwem szkoły, którą ja zarządzam, takich osób, które nie mieszka na terenie naszego powiatu, mamy już blisko 100. One dojeżdżają do nas z Kamiennej Góry, ze Świebodzic, z Nowej Rudy. A więc, drodzy Państwo, to jest następny pomysł na to, w jaki sposób zwiększyć subwencję oświatową w zakresie omawianych placówek. Osamotniony kandydat z Boguszowa Gorc Waldemar Kujawa pod nieobecność rywala odpowiadał na pytania publiczności. Skąd wziąć pieniądze na planowane rozbudowy lokalnych dróg i jak zmienić wizerunek Boguszowa? Jak miasto uatrakcyjnić wizualnie, żeby nie było takie szare, jak jest dzisiaj? Kujawa w odpowiedzi przywołał porozumienie pomiędzy Wałbrzychem i Boguszowem dotyczące wspólnej inwestycji, tak zwaną trasę sudecką, która przewiduje budowę obwodnicy Szczawna i Sobięcina. Prace nad nią już się rozpoczęły. Rzeczywiście realizujemy wyburzenia komórek, górników, szop, sławojek. Rocznie przeznaczamy około od 100 do 200 tysięcy złotych i w pierwszej kolejności wyburzamy przy tych budynkach, które są poddawane rewitalizacji. To wiąże się też bezpośrednio z tym drugą częścią pytania odnośnie poprawy wizerunku. Muszę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 4 lat wykonaliśmy 70 kapitalnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych w postaci elewacji. Oczywiście elewacja to nie wszystko, bo można powiedzieć, że elewacja to sukienka, ale my wymieniamy od razu wszystkie pionne instalacje, tak żeby te budynki spełniały odpowiednie standardy. Także 70 budynków uległo rewitalizacji. Poza tym budujemy bardzo ważne dla mieszkańców skwery, zagospodarowujemy stare, zaniedbane miejsca, jak cmentarz ewangelicki, ścieżki spacerowe, rowerowe. Także wydaje mi się, że wizerunek miasta poprawia się, aczkolwiek pracy jest jeszcze na wiele lat. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Czy na sali jest... Dyskusje zdominowały pieniądze. Skąd wziąć na drogi, jak utrzymać szkoły, jak walczyć z bezrobociem? Były rozliczenia starego unijnego budżetu na lata 2007-2013 i nadzieje na nowy. Do województwa dolnośląskiego ma trafić blisko 60 miliardów złotych z budżetu na lata 2014-2020, najwięcej spośród wszystkich regionów w Polsce.